What's happening now? Hey, get her out of here! This is a bad move! Go! You're just in reach! Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w DMC 5. Misja czwarta, V. Gramy jako właśnie V. Rozpocznijmy ją zatem, bo nie mogłem w ogóle umiejętności wykorzystać, znaczy wykupić nowych właściwie od V, więc jestem troszeczkę ciekaw, jak to będzie wyglądało. We have a minor errand before we reach Urizen. Okej. Okay. Czyli rozumiem, najpierw musi być tutorial, żebym mógł potem dopiero wykupywać zdolności. He who desires but act not breeds pestilence. So it is written. Okay, Shakespeare. Just remember this. You and I like to exist, so get rid of those demons quick, cause killing them ain't my stick! I got your back! Cause diet is whack! Cień. Używaj Y, aby atakować cieniem. Po jego przyzwaniu wciśnij Y, aby polecić cieniowi zaatakowanie przeciwnika z bliska. Lead the ones around you to the big bad here. Die, gouger. Pierce throne. Szachmat. Naciśnij B w pobliżu konającego wroga. Cień nie może dobijać umierających przeciwników. V musi zrobić to sam. A no właśnie. Okej, okay, to jest nadintrygujące. Czekaj, o właśnie, gryf. Po przyzwaniu gryfa naciśnij Y, X, aby polecić mu atakowanie przeciwnika z dystansu. Nie tego, nie tego. The end is now. Ruch wymuszony, naciśnij namierz i poziomo w lewo bądź w prawo i A. Wykonuj uniki posługując się cieniem. Pozwoli ci to zwiększyć szybkość a zasięg ruchu. O kurde, ciekawe. No niezłe. Więc co to jest? Lady... A, Lady tu była. Więc nie odczytam, co to jest. Co jest dalej? Jestem taki samotny. Apokalipsa przybyła. Aha, okej. Okay. Dobra, to jakieś sekrety może albo coś? No, nie widzę. Ale dopóki nie ma wrogów, to nie mogę tak się przesuwać fajnie. No, V to będzie naprawdę intrygująca postać. Wiadomo, kombosy też będą podobne, tylko... No, różnica jest taka, że... My musimy... Nie my bezpośrednio te kombosy wykonujemy. Tylko nasze jakby, powiedzmy, żywe uzbrojenie. My musimy się na tyle ogarnąć w polu bitwy, żeby przypadkiem nie oberwać w popysku. Dobra, tutaj może jakiś sekrecik? No, nie widzę... O! Proszę. O kurde, czy ja mogę tutaj zobaczyć Nero? Czy V jako Nero? W tej poprzedniej misji? Ha, ciekawe. Okej, okay, tu mamy trochę orbów i to tyle. No, na bank już mnie boli fakt, że V się porusza wolniej od Nero, nie? W sensie nie ma tego doładowania swojego, tego przyspieszenia.
Ale zobaczymy, może uda mi się jakoś tak fajniej. Znaczy fajnie, może po prostu uda mi się właśnie wykupić to jeszcze w tym odcinku. Kurde, ten gryf to jest jak minigun, nie? Czekaj, raz, dwa. Gambit, namierz i wciśnij B. Momentalnie przenosi do wybranego przeciwnika celu, zabijając każdego mierającego wroga. Dziarą się na cel w powietrzu. Nice! Ej, szachmat. O kurde, ty, co ja teraz zrobię? Szachmat, Gambit. Okej, okay, jeszcze udało mi się tak fajnie uniknąć tego. Ale jak w szachach normalnie są te nazwy ataków. Samo to wykończenie nazywa się szachmat, czyli koniec, de facto koniec partii, nie? Ale jeszcze mieliśmy przed chwilą na przykład właśnie Gambit. Gambit to jest... O kurde, ty, co to było przed chwilą? Nero jakiejś innej protezy, kurde, użył, jakiej jeszcze nie mam. Taką bańkę zrobił wokół siebie w ogóle. O, właśnie, widzicie? Taka bańka spowalniająca czas. Kurde, ale na bank gram, to jest jakiś inny gracz teraz, nie? Dobra, zużyłem ile mogłem, znaczy zużyłem, zebrałem ile mogłem, a... Wyciosałem ile? Dobra, nie wiem, nieważne. No. Aha, tu było tylko coś schowane. Chyba biała kula, a tu idę na dół. Ale nie, bo białą kulę to by mi powiedziało ten. Chyba zielona tu była na żyćko. Okej, okay. I co, to jest ten wielki kloc? Hell yeah, koszmar! Zadawanie ciosów wrogom oraz otrzymywanie obrażeń uzupełnia wskaźnik przemiany w demona. Czyli właśnie Devil Triggeru. Naciśnij lewy bumper, gdy wskaźnik przemiany ma na co najmniej trzeci poziom. Jeśli wskaźnik jest co najmniej na trzecim poziomie, możesz przyzwać za jego pomocą koszmar, wskazując lewy bumper. Koszmar będzie atakować przeciwników, aż do wyczerpania się wskaźnika. A, rozumiem, że samemu, nie muszę w ogóle samemu go kontrolować. I to nawet na rękę. Kurde. O, okej. Syk. Znaczy, serio musisz mieć na ziemi, żeby to się zategowało? Ale czy ten, w ogóle to, że my double jumpa tu wykonujemy tym gryfem, nie? To jest ciekawe. Oho, teraz dupno potężnie. No. Dobra, jak będzie opcja, żebym mógł to robić, żebym mógł tego gambita używać w powietrzu, to pierwsza rzecz go wykupię. Fakt, że muszę spać na ziemię, żeby wykonać tego wykończenie, to jest nawet z dystansu, to jest trochę irytujące. Kurde, co ma do tej laski wsadzone, że prawie tak wykańcza te demony? Dobra, tu dalej nie pójdę. A, tu mogę iść wyżej. A to jeszcze kulkę mogę zabrać. Uuu, więcej! Poproszę! Im więcej, tym lepiej dla mnie. Dawaj, na górę. Tutaj... O proszę, złota kula! Znowu, za darmo na poziomie! Lubię to.
Tutaj dalej nie ma przejścia. Dobra, czyli już idziemy tylko tam, gdzie nas pcha fabuła, czyli tędy. Dobra, coś tu jeszcze? Nie widzę. Letarg. Demoniczne zwierzęta przestają się poruszać po odniesieniu zbyt wielu obrażeń. Obserwuj uważnie wskaźniki w lewym górnym rogu ekranu, by sprawdzić stan ich energii życiowej. Demony V po jakimś czasie same wybudzają się z letargu. Ich czas regeneracji skraca się, gdy V znajduje się bliżej nich. Okej, okay, good to know. Dobra, lecimy. O! Co powiesz, V? Aha, chyba nic. Proszę, nasz Kylo Ren tym razem... This bridge looks unstable. Cyk. Kula dodająca punkty demonicznej przemiany, czyli biała kula. Magiczny biały kamień ze skrystalizowanej duszy demona przywraca pewną wartość wskaźnika Daily Triggera. Okej. Okay. Zawali się? No oczywiście. I złota kula zaraz obok. Znowu. Now get to work. It's my turn now. Rise. O kurde. Ej, czy naprawdę każdy z nich to jest jakby część jego tatuażu? Tak by to wyglądało. No. Proszę, proszę, a to intrygujące. I will not allow him to gain any more power. Jakie to jest zajebiste. Ale tego nie widać na pierwszy rzut oka. Okej, młoda Nidhoga mamy. Okej, nabicie podwójne eski jako V to będzie chyba najłatwiejsza rzecz ever, tak mi się wydaje. No i proszę. Fragment fioletowej kuli. Tak na dzień dobry trochę w misji. Intrygujące. Okej, to był chyba sporo białych, że musiał trigger naładować, ale... Oj, mogę glajdować od razu. To ciekawe. Dobra, moment, bo chcę zebrać jeszcze te kule tutaj, nie? Niby to niewiele, ale na taka niewielka ilość potem może być bardzo cenna. Jeszcze tutaj. Dobrze, zastanawiam się, gdzie może być jakaś sekretna misja, nie? Okej, ładny mural, nie powiem. Demoniczna przemiana. Trigger i Y bądź to.
Zużyj jeden zasób wskaźnika Triggera, aby polecić cieniowi i Gryfowi automatyczne atakowanie przeciwników. W tym czasie siła ataków zwiększa się. Ponowne użycie wydłuża czas ataków kosztem wskaźnika przemiany. Okej. Okay. I need you. Go! Gaujo. Come back. Nice. Czytanie książki. Przytrzymaj prawy trigger. Uzupełnia wskaźnik przemiany David Triggera w trakcie walki. Nic nie będzie chronić ci przed atakami. Zachowaj ostrożność. Co? Are you serious? Zniszcz pewną... What? Ej, nie wierzę. Tak totalnie z dupy właśnie zyskałem tego. Jeszcze zyskałem, zdobyłem trofeum. Że zniszcz pewną ścianę, kurde. Ste. Oh, come on! Seriously! Die! Gouge him! Turn him to the underworld! No! Fry! Die! Pierce throne. Okej, ale to... A w rodzaju książki, ja to muszę być tego w trakcie walki, czy tak? O, też. To see a world in a grain of sand, and a heaven in a wild flower. Hold infinity in the palm of your hand, and eternity in an hour. The angel that presided o'er my birth said, little creature formed of joy and mirth, go love without the help of anything on earth. Okej, okay. Przypadkowo odkryłem, kurde, fragment kuli. Zajebiście. Human blood is the source of his strength. I must cut off his supply. No i cyk, mamy kuleczkę pierwszą. Pięknie. To see a world in a grain of sand and a heaven. Bro, wydaje mi się, że jednak te... To chyba w trakcie walki tego faktycznie jakoś to przedłuża, tak mi się wydaje. Tylko i wyłącznie. Szkoda, byłoby fajnie to jeszcze zrobić w tym. Znaczy fajnie byłoby tak sobie ładować tego triggera poza walką, no ale... Mówi się trudno. Proszę, drugi młody Nidhoga. Mamy dwa, ale jeszcze nie znalazłem ani jednego miejsca, gdzie mogę to te małe główienko wykorzystać. Tutaj jeszcze kilka czerwonych orbów. No i to jest tyle. Dobra. Wyskakujemy, ale kurde, totalnym przypadkiem tak mi akurat ten koszmar wyleciał, że mi zniszczył... Szkoda, że zniszczył ten mural, bo naprawdę był fajny, ale odkrył mi za to bardzo fajny sekret. I nie mówię teraz o tym młodym Nidhoga, żeby nie było. Come on. At your pleasure. This is good. O kurde, Gryfa mi zdjęli. Ciekawe. Slice him. Gouge him. Ha!
What? Jakim sobie od tego obrywałem? Jedyny problem do Wii jest taki, że totalnie nie znam kombosów tych zwierzątek, nie? Tych gryfa i cienia. No, koszmara w sumie też, nie? Ale koszmar to się triggeruje tak jakby sam. This is the end. I have to keep going. Pierce through. Here now. At your pleasure. Slicing. The end is now. Return to the underworld. No, pożegnamy pana koszmarka. Nie ma co. Nie ma co zużywać specjalnie tej. Okej, prawie 3000 punktów stylu i A. Ale prawie na S-kę się wbiłem. Gdyby nie to jedno trafienie, to może bym nawet miał pierwszą S-kę jako V. Bo już S-kę jako Nero dało się zrobić na wyzwaniu. Wreszcie. O dobra, moje pierwsze miejsce dla Nidhogga, czy raczej dla młodego Nidhogga. Jest ta czerwona? Ta bardziej przekrwiona? Chyba tak. A nie! Jednak nie. It's your turn. Pin him to the wall. Slice him. Okej, no bez powodu to sobie tak tutaj nie stoi na pewno. Okej, dodatkowa walka, jak rozumiem. Ewentualnie więcej punktów stylu mogę sprawić. Nice. Slice him. This is your misery. Settle back. Retreat. Pierce through. Reach like this. Slice him. At your pleasure. Gouge him. At your pleasure. Pardon me. Slice him. Scorch them. At your pleasure. Gouge him. Like you so. Close. Prawie na S. Prawie nawet skończyłem tę walkę. Ale niestety, unlucky. Przecież kurde, to wygląda jakbym ja miał tędy iść. Czyli z tamtej strony jest coś pobocznego. To najpierw ogarniemy w takim razie tamtą stronę. Bo ja chcę najpierw ogarnąć poboczne, a potem dopiero lecieć z fabułą. Ale kurde... Czemu V nie ma tego? Czemu V nie ma opcji właśnie, żeby... żeby się już teraz upgrade'nąć. No, zażyli się to. Pięknie. I co my tu mamy? Trochę czerwonych orbów. Kolejny fragment niebieskiej kuli. I to tyle. Okej, dla samego fragmentu warto było tu przyjść. Bo to... proszę! I tutaj mamy drugą. Drugie przejście. To się kryje z tej strony, zobaczmy.
za dużą ilością czerwonych... dużą, no. Jakąś tam ilością czerwonych orbów. Czy coś się tu jeszcze kryje? Nie, czyli to jest taki pomniejszy sekrecik. Chyba, że coś do góry. A? Dobra, mamy jeszcze więcej czerwonych orbów. Aj, proszę! Secret mission, dobra. No, poproszę. Zbierz wszystkie kule. Okej, dobra, to sobie odpuszczę, to znaczy odpuszczę. To zrobię, ale poza nagraniem, bo... No niestety, ale takie kwestie zbieractwa trochę gryzą się, jeśli chodzi o wykonywanie tego na odcinkach. Bo ciężko... Czemu ja się wracam? Bo ciężko mi jest zawsze stwierdzić, ile mi zajmie faktycznie zrobienie takiej misji. Więc wolę sobie to odpuścić i zrobić to poza nagraniem. Gdzie mam nieskończoną ilość prób i... Znaczy, no, prób i tak mam nieskończoność, tylko wiecie, chodzi o to, że nie będę musiał was zanudzać kolejnymi moimi podejściami do tego poziomu, bo nie umiem sobie z nim poradzić za pierwszym razem. Jest jakiś timing na przykład? Ech, chyba nie bardzo. Szkoda. Dobra, mam jakiś ten. Listę umiejętności bym chciał zobaczyć. Pokaż mi. Zdolności. To są takie pierdy. Kopiuj się z wyskoku. A, to jest to przemieszczanie się. Prowokacja. Księga. Nawrót. A, to przypadkiem uda mi się wykonać. Zwiz to jest po prostu glajdowanie. Ruch wymuszony to jest, już się nauczyliśmy. Koszmar. Nic jest zablokowane. Laska. Szachmat. Gambit. Dotyk śmierci. Teleportuj się do następnego celu, gdy tylko wykończysz wroga przed tobą. Naciśnij B, gdy wykończysz przeciwnika jednością szachmat. Aha, czyli załóżmy, nie muszę od razu ten, tylko wiecie. Znaczy, używam gambita i od razu cyk, 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 cyk. Takie tepeki kolejno do... żeby zabijać postacie. No tego wiadomo. Ciężko jest to zrobić tak w walce, kiedy... Kiedy tutaj różnie... Ale patrzcie, tutaj też... Różnie też widzę... Różne są też ataki... naszych koleżków. Tylko, że na przykład kontrolowanie tego koszmara to może być drobne wyzwanie. Czemu tak się obrócił w kamerę? Halo? Co to, jakaś ala prowokacja? You're itching to play. I can tell. Okej, ciekawe. Znaczy, to mnie trochę boli, bo ja z chęcią do tych prowokacji... O, jest telefon, dobra, to użyjemy z chęcią. Nie zauważyłem go wcześniej. Oj, na pewno ci się uda, kolego, na pewno ci się uda. Nawet więcej. Powiem, że ona z chęcią się tu sama pewnie pofatyguje. Wystarczy jedno zadzwonić. Co ja oczywiście zrobię z wielką chęcią, bo jeśli będę mógł już teraz coś wykupić do Wii nowego, no to zrobię to bez cienia wahania. Dzwonimy w takim razie. Come meet me. I'm at. Yeah, yeah, yeah. Keep your panties on. I see you already. Be right there. Niech ona mnie widzi. Co ona namierza położenie? Okej. Okay. Szybka korekta do wozu czy coś takiego? Yo, you just here to window shop? Dobra, dostosuj w takim razie. Zdolności. Królewski sztych. Przywołaj deszcz demonicznych laser, wykańczając wszystkich umierających przeciwników w pobliżu. Zużywa wskaźnik przemiany. Okej. Okay. Naciśnij prawy bumper. Obróć raz lewą gałkę i wciśnij B. Okej. Okay.
ciekawe, ale no trochę, nie powiem, że useless, ale dla mnie trochę śmieszne. Jeden moment. Awans. Dosiąć koszmar. Okej. Okay. 20 tysięcy. Jezu, jakie on tu ma drogie to wszystko. Tutaj? O, tak, 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 tak. To na pewno. Serce przemiany biorę. Gdy koszmar jest jak to masz większą szansę na uzyskanie zielonych kul. Takie sobie. Biały, no to już lepiej. Więcej kul zdobywaj. Zwiększ zasięg zbierania, tak sobie. No to już nie drożeje, widzę. A nie, to w ogóle nie drożeje, no przecież to nie jest ta. Dobra, ten awans se wezmę, bo tam kilka ataków wymagało używania tej zdolności. Gdy jest aktywny, w powietrzu namierz go i A albo B, żeby dosiąść. Spoko. Szybka rozgrywka. O, tak, 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 tak. To chcę, to chcę. Okej, okay, gryf. Co ty masz za ciosy jakieś nowe? Animusz gryfa. Skróć czas odzyskiwania sprawności gryfa po zapadnięciu w letarg. Zwiększ obronę gryfa, dzięki czemu będzie on mógł przyjąć więcej obrażeń, zanim zapadnie w letarg. To jest dobre. Okej, okay, jeszcze bardziej zwiększamy obronę. Cień. Tutaj ma jakiegoś jeża, kurde. Przytrzymaj i puść Y. Dobra, poproszę. Ma jakieś upgrade'y? No oczywiście, że ma. Lepszona wersja. A, jeszcze z ziemi takie coś wylatuje. Gilotyna. Okej. Okay. Ale on to już wykonuje, kurde. No to co, kaman. Animusz cienia. Skrócenie letargu. Zwiększa obronę. No jego na pewno warto ulepszyć, bo on najczęściej walczy. Więc byłoby trochę dziwne, gdybym tego teraz odpuścił. Rożen. Okej. Okay. Co? Jak może stanąć na iglicy? Co? Ale co mi tak przenosi do tego? Może do tyłu, tak w przód nie to przeniesie? Przełamanie, o, to jest dobre. Weźmy to. Ej, kombo cienia B. Odrzucające, albo... Czy jest batem? Okej, weźmy to, bo jest tańsze. Koszmar. Kombo numer 2. Podczas awansu i... Dominacja. Okej, niezłe. 9 tysięcy, dobra, ta laska to było za 50 tysięcy, tutaj chyba nic takiego szczególnie ciekawego. Dobra, no to weźmy do tego koszmara. Pyk. No i proszę. Tyle miałem kul, a większość teraz wydałem, a mogłem połowę tego, co miałem, wydać na jeden skill. Dobra, teraz na bug będzie walka z bossem. Spróbujmy ją wygrać za pierwszym razem. Needhog, I never liked this guy. You pest! I know you! Dumb as a box of rocks. Let's not even mess with this guy, V. He can't even leave the Clyphod anyway. Just a Clyphod parasite. Then you'll insult me. Uh-oh. You'll insult me. I think he heard me. And he's angry! I'm going to kill you! Not in this lifetime. As the air to a bird, or the sea to a fish, so is contempt to the contemptible. Okay. You used demon, but you. If the fool would persist in his folly, he would become wise. Dumb. Meaning, don't try to think too much, shithead! Right. Okej, już się kombo przydało. Akurat komba tego cienia są o tyle spoko, że one jakby się z automatu wykonują. Yeah.
Nice. Czy pod kołem się udało zrobić combo? Znaczy, może combo. Unika, nie combo. Dobra, zapraszamy koszmara do pojedynku. Siema. No tak, tego musiałby być bliżej. Albo jego, albo... Najlepiej w tego, ale kurde, on tak się akurat ustawił, że... O, no dobra. Dostał w cymbał, to jest to najważniejsze. Dobra. Nie no, zejdź z niego. Kurde, jak to było? Nice! Chyba... Wolnąłem to nawet. O, już, dobra. Zdychaj. Ani razu jeszcze niego nie obrywałem chyba. To jest dość zabawne. At your pleasure. Reap what you sow. At your pleasure. Angel. No kurde, musiałem coś powiedzieć, że ani raz nie oberwałem. Ale co jest zabawne, było bardzo blisko, żebym od tego nie dostał. Bardzo się rozproszyłem z tą księgą. Kurde, nie lubię takich przeciwników, nie? Jak jesteś zajęty, zapraszam do nas. Pięknie, Savage. Teraz tu syf chaos i rozpierdol. I wpierdol prosto jemu w ten żelkowy pysk. Więc krótko. Dlatego nie umiem inaczej nazwać. Jeszcze wygląda jak wielka żelka, nie? Dla mnie, dla mnie. Nice! Kurde, no i oberwałem, nie wierzę. Dobra, Gryf, ogarniaj. Dobra, trudno. Nie będzie hitless bossa, szkoda. Trzeba poczytać sobie troszeczkę książki. Dobity. Come on! Ale nie przy mnie, gościu! Tam! Tam strzelaj, walcz, cokolwiek! Że mogę mu nic zrobić, to oczywiście stoję jak idiota. Czekam, kim wie na co. Pierwszy, powiedzmy, że udało. Mam? Kurde! Już miał tego Loa, to musiałem akurat przeskoczyć. Wiecie, to jest o tyle zabawne, że i tak bije tego bossa. Nawet waląc na macuszki, nie? Tylko... Ja to teraz... Ej, co jest? Teraz użyłem tego i nic się nie stało.
Dawaj, kończymy go. The cutworm forgives the plow. What do you say? Nie było hitless, no ale mówi się trudno. Ale jakby my zabiliśmy teraz całego tego Nidhogga? Czy tych młodych więcej nie będzie? Czy to było tylko jakieś jakby jedno z jego takich wcieleń, powiedzmy, co to jest? Okej, alright, that's not good at all. That's not good. Well, hey, wait, where are you going? Are you running away? That's not a good sign. I'm afraid then, that's a little bit more than I can take on right now. Okej. Okay. Przyznam się szczerze, że to było trochę intrygujące. W sensie ja na jego miejscu bym od razu uciekał, a nie tylko tak szedł słagersko. Okej. Okay. Stylowe. Możesz oceniać graczy, z którymi walczysz w trybie online. Spróbuj wystawić ocenę stylową tym, którzy ci zajmowali umiejętnościami. Zbierz odpowiednio dużo ocen, by otrzymać złotą kulę. Okej, okay. Dobra, niech będzie. Powiedzmy, że grał stylowo. Demoniczny miecz Spardy. I dobra, tyle. Może czemu to się tak długo ładuje, nie? W sensie, czemu jak jest załadowanie, to od razu jest cutscenka? Czemu nie ma opcji kontynuuj, żebym, wiecie, mógł zatwierdzić to? We're alive! We made it! It's our lucky day, V! Let's go find a game of cards. These Glyphod roots, they're everywhere. Well, we are underground. Then I guess we have some clearing up to do. And me without my gardening shears. Okej, Lady Vizy dochodzi do siebie wciąż. Demoniczny miecz Spardy nazywa się ta misja, czyli co? Jako Vi znajdziemy miecz właśnie Spardy, który w pierwszej części DMC dzierżył Dante, a który później oddał Trish? Czyli właśnie, gdzie jest Trish? To jest osobne pytanie. No nic, zobaczymy później. Żebym mógł coś tutaj jeszcze kupić tak na szybko. Za to, co tutaj kupam? Coś do gryfa bym mógł wziąć, albo kombo cienia numer 2. Blokada. Ulepszenie okulnika. No kurde, ten okulnik jest spoko, tylko mi się czasami... W sensie, nie wiem czemu, ale gryfy, mam wrażenie, że jak on to używa, to nie w miejscu, w którym jest, tylko się teleportuje do mnie, żeby to wykonać. Użyj mocy gryfa, by wystrzelić wiązkę błyskawic, która uderzy we wrogów. Okej, okay, proszę. Oczywiście jest drugi level, na którym mnie nie stać. Atak z flanki, szarżuje, wyrzucając ich w powietrze. O, to może być ciekawe. No i dobra, 300 kul zostało, ale nie omieszkam sobie ulepszyć oczywiście wszystkich tych zdolności, ale to dopiero poza nagraniem. Ode mnie póki co w tym odcinku to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w DMC 5. Cześć!